Kolejne pytanie. Mam takie pytanie, czy mi tak się wydaje, że czy dlaczego trener Baquero ściągał tego Cortez się nazywa, ten Abbas, bo mi tak się wydaje, że znając Murawę, znając po prostu polskie warunki, myślę, że lepiej wziąć jakiegoś kolesia, który jest może technicznie gorzej, ale bardziej przygotowany na polskie warunki. Bo on na przykład jest przygotowany, nie wiem, on tutaj przyjechał i był zdziwiony, jak jest zimno i w ogóle warunki tego wszystkiego, on jest przygotowany naprawdę. On byłoby fajnie, ale on by musiał zaczynać w lecie kiedyś, tak? Bueno, yo creo que tenemos suficiente gente que corre. Ja myślę, że mamy wystarczająco ludzi do biegania. Lo que necesitamos es, bueno, es mi opinión. To jest tylko moja opinia. Tengo que dar la mía, ¿no? Bo tam pan dał swoją, no to opinia trenera. No, está como diciendo que no. No. Entonces, yo creo que el equipo necesita, y César es un buen jugador, no de un partido, no de dos. César es jugador para Polonia, no para mí. Yo no ficho para mí. Ja nie robię transferów dla mnie, tylko ja robię transfery dla klubu i to nie jest zawodnik na jeden mecz czy dwa, tylko to jest dla Polonii, dla przyszłości. Yo pienso que César es un jugador que el otro día se le ha visto el 15%. Ja myślę, że to jest taki piłkarz, którego widzieliśmy tylko 15%. Lanzador de faltas. Puede jugar en punta, puede jugar en las dos bandas. Może grać po obu stronach w pomocy, może grać w napadzie i przy okazji ma jeszcze rzuty wolne. Koeman ha jugado un año en Barcelona y le pitaban cada partido. Koeman grał rok w Barcelonie i to przez ten rok to gwizdali na niego w każdym meczu. Y para mí era el mejor jugador del Dream Team. A dla mnie to był najlepszy zawodnik Dream Team. Entonces cada uno tiene su propia opinión. Każdy ma swoje zdanie. Pero por 45 minutos. Por 45 minutos, con un 0-3. Ale przez 45 minut przy 0-3. Yo entiendo que él diga esto. Bym się nie spodziewał cudów, tak? Ja rozumiem, co pan, że tak pan opiniuje. Yo lo entiendo. Pero espero que... Nie chodzi o obwijanie czy czegoś takiego. No, que dice que yo creo que va a ser un buen jugador. Ja uważam, że to będzie dobry zawodnik. Jest kompletny. Że jest taki kompletny. I de verdad que le digo que César está muy contento de estar aquí. I mogę powiedzieć za niego, że jest bardzo zadowolony będąc tutaj. Esa información que ha salido del frío y tal, ¿no? Porque él vivía en Chile, además en una zona, ahora no, pero él ha jugado en una zona que me ha dicho que hacía casi tanto frío como aquí. Jeśli chodzi o tę zimę, to też niesprawdzona chyba informacja, bo rozmawiałem z Cezarem, on żył w Chile, ale w takiej strefie, gdzie było prawie tak zimno jak w Polsce. Czasami się mówi dużo rzeczy i... Son medio verdad, medio mentira. To jest pół prawda, pół nieprawda. Claro, porque si de esta conversación, no? De esta, me explica? No, jeśli z tej rozmowy... Dice, Baquero lo pasó mal en Poznań con menos 17, es correcto. Baquero źle się czuł w Grodzisku przy minus 17, to jest prawda. Pero es una anécdota simpática, te digo. Ale to jest tak raczej anegdota. Te quedas con esto. Ale jak zostaniesz tylko z tym. I mañana pone, dice, Baquero se queja de estar en Polonia. I jutro w gazecie tam, że nie chce być w Polsce, Baquero. Y he dicho que estoy contento, no? A trener mówi, że jest zadowolony. Pero insisto, cuando pierdes, todo es una bola. Ale to jest tak, że jak przegrywasz, to taka kula się. Se mete todo. I tam się wszystko wtedy wrzuca. Pero normal. To normalne. Tenemos que convivir con esto. I musimy z tym sobie radzić. Por eso he dicho, que a mí no me importa, encantado de venir a hablar con ellos o con los periodistas, no tengo ningún problema. Ja, jeśli chodzi o rozmowy z dziennikarzami, ja na mieście problemu. Lo importante es que también ellos me conozcan a mí, no? Bo to jest też ważne dla mnie, żeby, to jest ważne, żeby oni mnie mogli poznać. Y puedan preguntarme lo que quieran, libremente. Pytać to, co chcą. Kilka słów na temat Nigeryjczyka, który teraz przyszedł, czy jest szansa, że
będzie grał w następnych meczach, w tych najbliższych znaczy. La situación es, también queda otro nigeriano que hemos inscrito. Sí. Że to jest też taka sytuacja, że jest jeszcze inny zawodnik z Nigerii, którego i taka była idea, żeby przyjechali, żeby ich sprawdzić. Porque są jóvenes, bo są młodzi. Queríamos ver, pero toda la tramitación burocrática ha sido complicadísima. I chcieliśmy ich zobaczyć, są młodzi i obiecujący, ale cała jakby biurokracja z tym związana była bardzo skomplikowana. Entonces, se le ha inscrito, pero si considero que no mejora lo que tenemos, pues lógicamente no jugará. Więc wpisaliśmy go, w tej chwili jest wpisany, ale to się cały czas jest, może się zmienić, nie wiadomo jak ta sytuacja będzie wyglądać. Kolejne pytanie z sali. Proszę bardzo, tutaj. Strzelamy mało goli. W golu, jeśli strzela się mało goli, to się przegrywa, co najwyżej remisuje. Jakie są tego przyczyny według pana trenera i co należy zrobić, żeby na konwiktorskiej oglądać więcej? W momencie, gdy marka punktów, patał się pierdy i zbawił pieniądze, kajka, terkę. Żeby więcej goli strzelać, tak? Tak. Pana marka nie rozumiem. Ma pan rację. Pero, no. Pero, insisto, que cada partido es diferente. Ja cały czas powtarzam, że mecz meczowy nie jest równy. Tenemos el próximo fuera de casa. Mamy następny mecz na wyjeździe. I lógicamente tenemos que intentar, pues, buscar esa llegar a ataque con más alegría, no? Musimy, ja bym powiedział, z większą radością atakować. I también hoy día cuando tienes problemas, tak samo muy importante las acciones a balón parado. Dzisiaj jak masz problemy w meczach, to jest bardzo ważne, jeszcze ważniejsze są sytuacje ze stałych fragmentów gry. Por ejemplo, el Espondal, el primer gol, lo marca de una acción de balón parado. Na przykład pierwszy gol Lecha. Y muchos de los primeros goles de casi cada partido son a balón parado. I wiele bramek, pierwszych bramek w wielu meczach jest właśnie ze stałego fragmentu. Por lo tanto, eso es algo que, por ejemplo, el domingo lo hicimos horrible. I w niedzielę, jeśli o to chodzi, to było fatalnie. Y tenemos buenos lanzadores. A mamy dobrych wykonawców. Por lo tanto, tenemos que mejorar mucho en esto. I musimy cały czas na tym porque también pracować. Tenemos hombres fuertes de cabeza. Bo mamy zawodników, którzy mogą walczyć w powietrzu. Y es algo que tenemos que ponernos como una meta, un objetivo claro. I to musi być jeden z takich głównych naszych celów w tej chwili. Porque siempre si te pones por delante es más fácil. Bo zawsze jak jesteś 1-0 do przodu, no to każdy inaczej.